Film zawiera elementy, które gracza na pewno przestraszą, ale widzów nie, dlatego zalecamy o założenie słuchawek i podgłośnienie ich na maksa. Dziękuję. Siemandera, witam was, tutaj Torrent, zdobywcy gier, Sker 2, już troszeczkę poprawię nawet lampkę. Wydaje mi się, że nie będzie mnie dobrze widać. Witam was w Sker 2. I jest mini progres. Jest mini progres, o czym świadczy zabawa w Scaleform i ogarnianie menu przez EdroV. Trochę mnie dziwi brak dźwięków. Zaraz zobaczymy, czy przypadkiem to nie jest jakiś problem przy odpaleniu. Fajnie, już zauważyłem, że mamy trochę więcej epizodów. Mamy jeszcze 11 i jakiś chyba bonus. Także nie pozostaje nic innego, jak tylko odpalić. Wow! I ogarnąć. Nie wiem, może się mylę, może Crytek przy którejś wersji CryEngine 3 zmienił dla twórców i przygotował oddzielnie gotowy jakiś taki zestaw. No ciężko mi oceniać, na razie widzę, że względem Sker 1 a Sker 2 jest postęp, więc niech tak zostanie. Ale zobaczymy, czy będzie ten dźwięk, czy nie. Odpaliłem wersję 64-bitową. Wow! Jack? Fajnie, że deszcz wlewa się do samochodu. Brakło paliwa, trzeba dotankować. Ja pierdzielę. Tylko how to do that? Dobra, pewnie. Znowu mamy pikowanko. Tu nie. Też nie, dobra, to było ładowanie się tekstur chyba. Wydaje mi się, że w końcu wow! Że w końcu HUD prezentuje się... jest HUD. Poruszanie się jest standardowe. No to fuck, gdzie jestem? Wow. Aż mi się Fear przypomina. What the fuck? Czy ja by na pewno grał w Sker? Teraz mi się przypomina Silent Hill Origins.
tylko że jeździliśmy wtedy ciężarówką. Myślałem. Okej. Jakby tak, nie wiem, chyba źle oteksturowane jest, czy jakoś tak oświetlenie, ale sobie tak, o. Będę miał na miniaturkę. Dobra. Mam nadzieję, że mi nic z góry nie nadejdzie. Nie mam się nawet czym bronić. Dalej. Nie. Raczej nie w głąb lasu, bo nie wiem nawet, którą stronę miałbym wybrać. Mi się wydaje, że coś tutaj z tym radiowozem. Ewentualnie powrót. Ale tutaj też jest poblokowane, więc chyba trzeba się wrócić. Chyba, że no nie wiem, no nie mam pojęcia. Wow! Opa! No super! No kompiluj te shadery szybciej. Shadery szybciej. Co tym razem, ja się pytam. Będzie chyba slenderowo, że po takich lasach będziemy ganiać. Ptaszki. Jedzie mój nieskompilowany samochód. O, coś mi przybyło, nie? Похоже, эта машина больше никуда не поедет.
Widzę, że grubo. A, przynajmniej mnie zamknął na jakieś terytorium. Po raz kolejny idziemy. Czymś w sumie nie wiem, jak to nazwać. Słyszę jakieś dzieci. Belka. To... Nie mogło być tak cicho. Ho, ho. Film. Heavy Rain. Beyond. Dzięki, man, za tip, bo naprawdę nie wiedziałbym gdzie iść. Czy tak w sumie to chciałbym wiedzieć, gdzie idę. Dobra. Nie będę kozaczył. What the f... No tak. Mówiłem, że brakuje mi jakiejś interakcji, zbieractwa, czegoś. No i proszę. Skerwa i mamy... Losty. Po prostu losty. Tak, zabawimy się w wypatrz Cfela. Nie, ale serio. Jeszcze mi brakuje... No to tam. Brakuje mi jeszcze... O, da się biegać. Aha, brakuje mi jeszcze jakieś latarki, może mogę wziąć. Nie wiem, jak ja to mam. F. F, E, Q, Shift, nie. Tam dalej mam iść? Może tu się coś aktywowało. Cóż, chyba idziemy na łowy. Jakoś ważałować tego będę. Tak, jeszcze celowo będę tak, o! Jak się obrócę, to po prostu będę miał szok termiczny. Ale na to wychodzi, że... Mam... Ja pier... Że mam jakieś takie... Slenderowe podejście z asetami z Crysisa 3, z dworcu... P...
Pen. Chyba zrobiłem kółko. Nie, jednak nie. No i co? Gdzież ja mam kodstękę zainicjować, która by mi powiedziała, gdzież to ja mam iść? Chyba znalazłem odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Po prawie 7 minutach błąkania się. Teraz pytanie, tam czy tu? No, znów jakiś bug interfejsu. Czy coś jeszcze muszę zrobić, by się na zielono podświetliło? Tutaj nie mamy znowu nic poza kolejną latarynką. O, kolejne. I też czerwone. Fuck, o co tu chodzi? Coś mnie... Edro, nie ująłeś drugą częścią. Czuję się... w jakiś sposób obłąkany. No, ja nie mam pojęcia, co ja tu mam zrobić, no. Może ja mam na to nacelować? Też nie. What the fuck? Patrzcie, nagle działa. Przepraszam. No nie mówcie, że będę jechał tym... Dobra, mam pewnie... iść za tym. No i koniec. To mi dało. Mamy znów niesamowicie otwarty świat. Przez większość czasu muszę biec. Te roślinki się tak dziwnie odświeżają i one się tak symulują w dziwny sposób wiatr. I znów dotarłem na dwie lokacje, tak mi się wydaje, no ale pewnie tu. Co tym razem mnie wystraszy? Wodo! Mam jakieś nadludzkie
supermoce. Się się w hajcy w tym kominku. What the? Subcio! Tam to już w ogóle nie idę. Tak się stało po prostu za okienkiem. Co z tego, że się troszeczkę spóźnił z jakimś większą dla mnie reakcją. O kurwa! Ale widzę, że... What the fuck? Jak ja się tam mam dostać? Wow, wow, wow! Co się dzieje? Chyba tu. A te lokacje są teraz... Нужно уходить отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Fajnie. Te lokacje są coraz bardziej realistyczne i to jest fajne. Ale z drugiej strony... Kurwa. O! Znowu się musimy eksplorować. Znowu gdzieś mi wyskoczy przed ryjem. A ja już teraz tak na kozaka widzę. Tak, na kluzaka się idzie i zadowolony. ADHD. Ustać w jednym miejscu nie masz. Obłąkany. Aż mi się przypomniał żarcik. Siedzi idiota na torach kolejowych, podchodzi drugi i mówi: posuń się trochę. Przepraszam, czy pan jest dziwką? To nie, to jadę dalej. The fuck? Trzecie. To się jeszcze dalej toczy. When the
forest burns along the road. Like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones. And it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break. No, everybody. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage. Dzisiaj tyle nawiązań do Silent Hilla. A w końcu jest mrocznie, w końcu jest mrocznie. I to na takim poziomie, że widzę, że to już jest, kurde, rzeczywiście horror. Oj, oczywiście musiał być wypadek. O, widzę swoje nogi. Super. Dobra, tutaj skończymy, czy może nie? Dobra, przeciupmy to jeszcze do końca rozdziału. Najwyżej poskracam materiał. Dobra, wiem, że muszę iść do przodu. Nie będę przecież kancił. Chociaż tam już jest w sumie koniec. No piękniej mogę biegać kucając, więc przynajmniej nie słyszę tego głupiego dźwięku. Podczas chodzenia, raczej biegania. Znowu losty. Losty, losty. Losty, losty. Nie mogę? Na bank to tu. No, no, ewidentnie, tu są deski. No, dziękuję. Tutaj będziemy kontynuować kolejny odcineczek ze Scare 2. Widzicie, że bardziej fabularnie, mocniej więcej cutscenek, bardziej prezentacja bohatera, przede wszystkim bardziej mrocznie. I tym razem mamy nawiązanie do Silent Hilla. Także co? Trzymajcie się, cześć!